Irena, 18-55 lat. Ireno, już Ci podpowiadam, to będzie dla Ciebie. To jest taka historia. To jest jeden z większych błędów, Irenko. Musisz nad tym popracować. I mówię to oczywiście z dobrego serca, nie to, żeby tam wytykać błędy, bo jesteśmy tutaj, żeby się uczyć. Prosty przykład. Mamy restaurację w jakimś tam powiedzmy mieście. No i właściciel restauracji sobie myśli tak. Nie chcę tracić żadnego klienta, to tak, zrobię trochę hamburgery, kebaby, i też będą takie domowe, rodzinne obiady. nie? I tak, ma i to, i to. No i teraz zobaczcie, siedzi sobie taka rodzinka, przychodzi sobie w niedzielę, wszystko fajnie, o, fajna restauracja. Tutaj jakieś można sobie spaghetti zamówić, fajna pizza, a tam kebab i kebab, jakiś tam burger. No dobra, niech będzie, zamawiamy. Nie tak sobie siedzą rodzinnie, tu bąbelki biegają, no i wchodzi taka, taki młodzi ludzie, chłopak z dziewczyną i tam jeszcze ich kolega i by chcieli sobie wypić piwko, yy, zjeść hamburgera albo tam powiedzmy jakiegoś kebaba, yy, i tak patrzą. Kurde, wapno jest tutaj w tej restauracji, jakieś starsi ludzie, dzieci. U, co mnie interesują dzieci, nie? No zjem tego kebaba, ale tak patrzy, kurde, nie ma klimatu, jaką to muzykę puścić? Puścić jakiś, wiesz, rap, to ta rodzina sobie pomyśli, nie przychodzimy tutaj, bo tutaj leci rap, oni by chcieli jakiegoś, wiecie. Smooth jazzowe rzeczy, a tutaj im łoi, nie? Jak puści jazz, no to ci młodzi powiedzą, ale, ale kostnica, ja cię nie mogę, nie ma tutaj y, kłebanofidei i tam jakiegoś innego. I teraz co się stanie za tydzień? Za tydzień ten właściciel restauracji straci i jedną grupę, i straci drugą. Młodzi nie przyjdą, bo tam przychodzi wapno, dzieci, w ogóle rodziny, y, nas to nie kręci. Idziemy do tego cool gościa, który ma y, kebabownię, tak? Tam młodzi ludzie, fajna muzyka, jest fajnie, nie przynijcie do tego miejsca, bo tu jest po prostu, są burgery, ale tam jest po prostu kostnica. Młodzi, ta, to małżeństwo mówi, nie: no, musimy wybrać jakąś restaurację, która jest dla restauracją dla rodzin z dziećmi, bo znów tutaj przyjdą jakiś młodzi, będą puszczać jakąś dziwną muzykę, będą przeklinać, pić browar, a nie chcę, żeby dzieci na to patrzyły. Napiszcie, czy prawda, czy nie. Napiszcie, czy tak, tak nie jest.